Siemanko, tutaj Adam z kanału Get It Job. Dzisiaj druga część serii pod tytułem Programowanie obiektowe w Pythonie od podstaw. Pogadamy sobie dzisiaj o metodach, pogadamy sobie dzisiaj o tym, co to jest self i pogadamy sobie dzisiaj o magicznej funkcji init. Do boju! No dobra, to co? Zanim pojedziemy z kodem, to jak widzicie pewnie, zmienił nam się edytor. W pierwszej części używałem Visual Studio Code'a, którego używam na co dzień, jest to mój ulubiony IDE. Tym razem skorzystamy z Replita. Replit jest dostępny przez przeglądarkę zewsząd, więc polecam, nie trzeba nic konfigurować. Dam linka oczywiście w opisie filmu. Wchodzisz, chyba musisz założyć konto i możesz sobie już kodować w Pythonie bez żadnych problemów, bez żadnych instalacji, bez niczego. Dobra, do boju. Co zrobiliśmy w poprzednim odcinku? Jakby ktoś nie oglądał, to warto. Bo tam omówiliśmy się coś, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o programowanie obiektowe, czyli omówiliśmy sobie instancja i klasa, nie? Te dwie rzeczy się tam pojawiły i to jest najważniejsze, to jest clue programowania obiektowego. Czyli tak, co nam się udało w poprzednim odcinku zrobić, to udało nam się zrobić klasę Polonez, która to klasa Polonez nie miała w środku nic i to był jej problem. A no i udało nam się oczywiście zrobić instancję, mój Polonez tejże klasy. Ctrl Enter. I to nawet działa. Świetnie, to nam się udało osiągnąć ostatnio. To co dzisiaj sobie zrobimy, to spróbujemy sprawić, by nasza klasa była trochę bardziej potrzebna, czyli żeby miała jakieś ciało. I teraz, jeżeli mówimy o obiektach, i tu już nieważne, czy mówimy o obiektach stricte o programowaniu, czy o obiektach po prostu, które nas otaczają, to zwykle, jeżeli bierzemy sobie taki obiekt do ręki, nie wiem, jakiegoś na przykład markera, to możemy sobie go jakoś opisać. Na przykład ten marker jest niebieski. Tak? I to jest pole, to jest coś jakby jego własność. O tym dzisiaj sobie nie będziemy mówić. Ja celowo to jakby rozdzielam i celowo robię to odwrotnie. Czyli najpierw porozmawiamy sobie o czymś innym, mianowicie oprócz tego, że ten marker jest niebieski, ten marker również potrafi coś robić. Mianowicie potrafi coś po tablicy albo po palcu. To, że on coś potrafi, to jest jakby jego zachowanie, jego umiejętność, tak? Teraz warto by było się zastanowić, jak to wygląda w opisie. Na przykład, tak, jeżeli byśmy mieli taką klasę marker, to jej przymiotnikiem byłoby to, że jest niebieski ten konkretny marker. Natomiast to, że on coś potrafi, to byłby czasownik, tak? Czyli on potrafi pisać. I my dzisiaj pogadamy sobie właśnie o tym, co nasz Polonez może potrafić, czyli jakie może mieć zaimplementowane metody. Bo rzeczy, które nasze klasy, nasze obiekty potrafią, to są właśnie ich. Są reprezentowane właśnie przez ich metody. No dobra, no to co? Napiszmy sobie jakąś pierwszą metodę naszego Poloneza. Ja bym zaproponował, żeby nasz Polonez potrafił hamować. Jest to dość istotne, jeśli chodzi o Polonezy. Więc zróbmy mu metodę. Metodę robimy od dev. A my uj. Dwukropek. Na razie zostawmy tutaj nic. I tutaj pojawia się magiczne słówko self. O tym słówku self zaraz sobie powiemy więcej. Natomiast zobaczcie sobie, że tak naprawdę metoda niewiele różni się od funkcji. Jeżeli jeszcze nie jesteś jakby tam ogarnięty w temacie funkcji w Pythonie, to śmiało tutaj na górze będzie link do odcinku o funkcjach. Nawet tam było chyba parę takich odcinków. Chyba dwa, gdzie mówiliśmy o funkcjach. I tak naprawdę to mniej więcej podobnie to wygląda, nie? Zróbmy tutaj coś, żeby ona jednak robiła. Print. I tutaj jakiś napis mu zróbmy, na przykład oj, joj. Hamuje oczami. Przesuniemy to, żeby było ładniej. Wiecie, to hamowanie oczami to jest ten moment w zimę. Jak wciskasz hamulec i dalej jedziesz, ty zaczynasz robić takie coraz większe oczy, to właśnie jest hamowanie oczami. Dobrze, odpalmy sobie to. Jak widzicie, pewnie nic się nie stało, bo też coś się miało stać. I znówmy się teraz, jak dobrać się do naszej metody hamuj, nie? Metody uruchamiamy na obiektach, tak? Czyli to jest nasza klasa, która ma zaimplementowaną metodę hamuj. Natomiast my będziemy ją wywoływać bezpośrednio na obiekcie mój Polonez, tak? Bo tu mamy konstruktor. Tutaj konstruujemy sobie, czyli tworzymy sobie na podstawie klasy Polonez konkretną instancję.
która ma zaimplementowaną tą metodę hamuj. Jak się do niej dobrać, czyli jak sprawić, żeby ten napis ojoj hamuj oczami się wyświetlił? Nic prostszego, wystarczy sobie to zrobić mój polonez i po kropeczce, o nawet ładnie podpowie, możemy wywołać sobie tą metodę. Te nawiasiki, wiadomo, to jest po to, żeby wywołać, czyli żeby zawołać naszą funkcję, metodę. Na razie myślcie o tym jako funkcji troszkę, nie? Zaraz powiemy sobie może, jaka jest różnica. Dobra, uruchommy to. I tutaj mniej lub bardziej trochę nam ucięło. Mamy ten napis, ojoj, hamuje oczami. No świetnie. Czyli co, umiemy napisać metodę i umiemy napisać, może umiemy ją wywołać, nie? Pewnie powiecie sobie, not big deal, nie? No bo co za różnica, mógłbym sobie napisać przecież tutaj po prostu funkcję hamuj, która by wyglądała dokładnie tak samo, tylko by jakby wyglądałaby tak samo. Oczywiście nie miałaby tego selfa. No. I robiłaby to samo, nie? I po prostu można byłoby ją wywołać. Caps Lock mi się wcisnął. A można by było ją wywołać w ten sposób, nie? No tak. Natomiast jaka jest różnica? Oprócz tego, że mamy tutaj ten self, jest też w tych cięciach, nie? Bo wcięcia w programach w Pythonie są niezwykle ważne. I teraz tutaj pojawi się trudne słówko enkapsulacja. Mianowicie chodzi tak naprawdę o to, że zamykanie naszych problemów w obiekty daje nam oddzielną przestrzeń, tak? Otóż nasz polonez będzie potrafił hamować. To jest coś, co my możemy wywołać na konkretnej instancji naszego poloneza, a nie jakaś tam luźno leżąca sobie funkcja, nie połączona zupełnie z niczym. No dobrze. Spróbujmy sobie w takim razie może jeszcze troszkę coś, nie wiem, podopisywać, żeby nam się pokazało, jak to self tutaj działa. Jaką metodę możemy jeszcze dopisać? Skręcaj. Dobra, skręcaj. Znowu pojawia się nam to nieszczęsne self. Nieszczęsne self. I tutaj zrobimy jakiegoś printa. String. No właśnie, przekażmy tu może coś, nie? Na przykład, nie wiem, strona. I tutaj zrobimy sobie stringa i będzie sam w ciach strona. W stringach chyba też już kiedyś mówiłem, mianowicie chodzi o to, że chcę wam pokazać, jak przekazuje się zmienne do metody, nie? Czyli teraz, możemy sobie to hamuj na razie zakomentować może. Teraz dobierzmy się do tego skręcaj, czyli znów mój polonez. Kropka, skręcaj. Kropka i temu mu rzucić, nie wiem, w lab. I odpalmy to. I ma, AWW. Będzie miało większy sens, tak? I mamy, skręcam w prawo, tak? Czyli udało nam się na naszej konkretnej instancji mój polonez, udało nam się wywołać metodę skręcaj, udało nam się przekazać mu tutaj string, który się nazywa w prawo. Ten string w prawo trafia w tą zmienną stronę i służy nam do ładnego wyświetlenia tego napisu, nie? I teraz znów zobaczcie sobie, że mamy ten self, tak? Mamy tą stronę, dwie zmienne, natomiast my podajemy tylko jedną z nich, tak? I ta jedna z nich ląduje nam od razu w tym miejscu, tak? To self jest jakby tutaj, bo jest, nie? No dobra, no to pociągnijmy tą sprawę dalej, nie wiem, jak możemy coś zwrócić z metody, nie? Def ilość paliwa. Znowu nieszczęsny self, o tym zaraz sobie powiemy. I nie wiem, return. To jest tylko z lokiem dzisiaj. Correction error. Return. Przykład, nie wiem. 10 litrów. I tak samo to sobie zakomentujmy. No i spoko loko, będziemy teraz mieli patent, że mój polonez, ilość paliwa, puste nawiasiki, tak? Czyli patrz, my mu nic nie podajemy. Mimo to tu jest taka zmienna self. Nie wiadomo o co chodzi. I to jakoś będzie działać, nie? Palimy sobie to się nic nie stanie, bo musimy sobie to przypisać. Tak? Czyli nie wiem, paliwo. Równa się. Dobra. I wyświetlimy sobie print. Ilość paliwa. Enter. I mamy, że 10 litrów, nie?
Czyli tak, umiemy sobie wywołać funkcję, która nie ma żadnych parametrów. Umiemy sobie wywołać funkcję i przekazać do niej parametry. To oczywiście możemy sobie parametrów przekazywać wiele, tak? Wszystkie bajery, które dotyczyły funkcji, dotyczą też metod, czyli te wszystkie, nie wiem, argsy, quarksy, co jeszcze było, nie, wartości defaultowe, nie? Możemy sobie zrobić na przykład tak, żeby tutaj by było, że nasz samochód defaultowo będzie skręcał w lewo. Tak, i teraz jakby mu tutaj sobie odpalimy tej wersji, to on nam skręci w prawo, ale jak mu nie podamy, gdzie ma skręcać, to on sobie skręci w lewo, nie? Spoko. Czyli te wszystkie bajery oczywiście działają. Ok. Czyli co, umiemy już coś, to funkcję, umiemy funkcję wywołać, umiemy do funkcji przekazać parametry, funkcji tfu metody. Umiemy metody wywołać, umiemy do metody przekazać parametry, umiemy z metody coś zwrócić słówkiem return. Na razie bez żadnych większych problemów. Wszystko nam elegancko działa. No dobrze. To może skupmy się teraz na tym selfie, nie? I tak, jak ja zwykle tłumaczę, to zanim wytłumaczę, co to jest, to może pomyślmy na razie, po co to jest, nie? Wywalmy to wszystko tutaj, co nam było na razie niepotrzebne. I teraz tak, jeżeli my chcemy sobie z zewnątrz, czyli mając już naszego poloneza, wywołać sobie na przykład tą funkcję hamuj, to nie ma żadnego problemu, zrobimy sobie to po kropce. Oj, oj, hamuje oczami, nie? Ale co by było, gdybyśmy chcieli z jednej metody wywołać drugą, nie? Czyli na przykład, że jeżeli my zaczynamy hamować, to jednocześnie będziemy skręcać w lewo, nie? I tu już nie mamy tego komfortu, że mamy jakąś instancję, tak? Jak schamuj wywołać na przykład skręcaj w lewo? Teoretycznie wydawałoby się, że można by zrobić tak. Skręcaj, do skręcaj przekażemy sobie. Nie, my tu usuńmy ten parametr defaultowy. Przekażmy sobie tutaj w lewo. No dobra, no to odpalmy to. I mamy błąd. Pamiętajcie, błędy są dla nas, także cieszmy się, że mamy błąd. I tu mamy tak, name skręca jest not defined, czyli on nie wie, co to jest skręcaj, nie? No trudno, żeby wiedział, no bo jakby przestrzeń jest tutaj, tak? Czyli tej, wewnątrz tej metody hamuj, on nie wie, co to jest skręcaj. Jakby tutaj w środku, wewnątrz tej metody była funkcja hamuj, def, hamuj, czyli zwykła funkcyjka, coś taka, nie, sorry, nie hamuj, skręcaj. Skręcaj, to on by już ją znalazł, tak? Czyli on w tym momencie szuka sobie wewnątrz tej konkretnej metody funkcji skręcaj, ona nic nie zrobi. Łasłowny atak, czyli ona musi przyjmować parametr jeszcze, tak? Strona. I tutaj też pamiętajmy, błędy są dla nas, nie? Tu mamy, że mainline, coś tam, hamuj, skręcaj lewo, skręcaj, take 0, dostał 0, ale 1 był wymagany, nie? Odpalamy. Ojoj, hamuje oczami, tak to wszystko działa, nie? Ale nie o to chodzi. Chodziło nam o to, jak z metody hamuj wywołać tą konkretną metodę skręcaj. Czyli z jednej metody wywołać drugą, nie? I tutaj z pomocą przychodzi nam to słówko self, tak? Zobaczcie sobie. My zrobimy sobie tutaj self. O, skręcaj. To elegancko zadziałało, tak? Czyli mój polonez wywołał funkcję hamuj, metodę hamuj. Na moim polonezie wywołaliśmy metodę hamuj. Metoda hamuj wyświetliła nam ten napis, a potem wywołała metodę skręcaj i to jeszcze w lewo. Czyli jak hamujemy, to nam znosi nas w lewo, nie? Tak, to jest ze starymi furami. Tam może zacisk ktoś nie trzyma albo trzyma, nieważne. I teraz o co chodzi? Zobaczcie, jeżeli my z zewnątrz chcemy dobrać się do jakiejś metody, to mamy ten naszą instancję klasy, mój polonez się nazwaliśmy sobie i na niej wywołujemy hamuj, tak? Tutaj w środku w zasadzie jest podobnie, nie? Mamy self.skręcaj, tu mamy mój polonez.hamuj. Wy musicie o tym selfie myśleć jako uchwycie samym do siebie, tak? Oni to nazywają kontekstem albo coś takiego, nie? Jeżeli my zrobimy self, kropka, to znaczy, że możemy się odwołać do rzeczy, które są wewnątrz. Czyli to
W kolejnym odcinku powiemy sobie jeszcze o polach klasy. Wtedy nam to serf będzie bardzo potrzebny. I pamiętajmy, że ten serf to jest uchwyt do instancji. Nie do klasy, tylko do instancji, tak? Jakby może wam to jest, staram się jakoś udowodnić. Zrobię taką funkcję def info. Nie przyjmuję nic poza selfem. Ale właśnie, skąd on się bierze, nie? To jest tak jakby, że Python za nas zawsze do parametru pierwszego wkłada ten kontekst. Czyli zobaczcie, że my tutaj na przykład wywołując sobie tą stronę, skręcaj, my podawaliśmy zawsze tylko jeden parametr, tak? Ten drugi jest jakby za nas wkładany. Zróbmy tą funkcję info i zróbmy tutaj print self. I zobaczmy, co w tym selfie siedzi, nie? To jest zamiast hamuj będziemy sobie wywoływać info. Dobra. Control Enter. I tu mamy tak, że w module main, ten main, jest sobie polonez, obiekt typu polonez. I tutaj mamy, o, tak to wszystko tam zasłoniło. Tutaj mamy clear. Nie do końca tak chciałem to zrobić. To tak będzie. I tutaj mamy adres, na którym sobie on tam mieszka, tak? Tam BCC i tak dalej. O, teraz będzie ładnie. To jest adres, w którym sobie jest zapisany ten konkretny mój polonez. To jest właśnie w selfie, tak? Tym jest self. Self jest uchwytem do tejże instancji mojego poloneza. Jeżeli mielibyśmy drugiego poloneza, na przykład twojego, polonez równa się polonez i na tym twoim polonezie byśmy zrobili sobie to samo info i odpalili, to zobaczcie, że ten self z klasy mój polonez to jest ten, a self z instancji mój polonez to jest ten pierwszy, a self z instancji twój polonez to jest ten drugi. I one mają inne adresy, dlatego że to są dwie różne instancje, tak? Czyli mamy dwa różne polonezy i w każdym z nich wyświetliliśmy sobie tego selfa i one są różne, co znaczy, że to jest uchwyt do tego konkretnej instancji naszego poloneza, tak? Czyli jeżeli to jest mój kochany czerwony polonez z pieskiem, który dynda główką i to ten self jest jakby uchwytem do niego, tak? Ja przez tego selfa mogę sobie grzebać po tym aucie ile chcę. No dobra, czyli mamy to mniej więcej omówione. Co jeszcze? Jeszcze takie właśnie ta klasyczna, standardowa pułapka, którą wpadają wszyscy kursanci. Nie u mnie, ja też sam w nią wpadałem. To jest taka, że to jest taki błąd. Spróbujmy go tutaj jakoś zreprodukować. Zróbmy sobie tak, to info możemy wywalić na razie. Zróbmy sobie def. Kupią klasę, nie wiem, dodaj. Zróbmy sobie, piszemy jakąś metodę. Zrobimy sobie tutaj parametr A, parametr B. Robimy sobie dwukropek i robimy sobie return A plus B. Nie? Klasyczny podręcznikowy przykład funkcji, która potrafi dodać dwie liczby. Teraz, dobra, i teraz my sobie tu wywołamy tutaj ten dodaj. Włożymy sobie 2,2 i odpalimy. I pojawi nam się jakiś taki dziwny error, nie? To jest tak, że dodaj takes two positional arguments, czyli dodaj pobiera 2 pozytywne argumenty, a 3 zostały dane, nie? I ludzie głupieją. No jak 3 dałem 2, nie? Jak 3, nie? Dlaczego 3? Ty dałeś 2, Python za ciebie dorzucił selfa. Tak? W związku z tym, zobacz, jakbyśmy sobie tutaj wyprintowali print B. Ale to się wyprintuje? To się nie wyprintuje chyba. Dobra. Okay. Zrobimy sobie inaczej. Zrobimy sobie tak. A print A i zwrócimy tutaj tylko jedną linię, jedną cyfrę. Okay, to teraz powinno zadziałać. Main return. No i teraz tutaj się tam to dodawanie nie zrobiło. Dobra, to zakomentujmy to na chwilkę. A świetnie. Teraz zobacz. Mimo tego, że tu jest A, ja tutaj dałem dwójkę, tak? Jedną dwójkę. To w A mamy coś takiego dziwnego. Dlaczego? Bo A wylądowało self. Python nam wkłada na pierwsze możliwe miejsce, czyli na pierwszy parametr,
Python nam wkłada zawsze selfa, więc ta dwójka wyląduje w B. Czyli bym tu wyświetlił B, to będziemy mieli 2. Mhm. Teraz, co się działo w naszym poprzednim przykładzie z tym niezrozumiałym błędem, nie? Miałem tutaj 2 plus 2. A tu mieliśmy tylko A i B. Więc do A lądowało self, do B lądowało 2 i kolejna dwójka już nie miała się gdzie mieścić. Stąd ten dziwny błąd, że funkcja przyjmuje dwa parametry, a ty dałeś 3. Nie? Więc to jest, jeżeli zapomnisz o selfie, to spodziewaj się takiego błędu, nie? Niektórzy po prostu głupieją przy tym błędzie, więc warto wspomnieć, żebyście po prostu nie wpadli w te pułapki. Teraz byśmy już mieli elegancko działającą klasę. Oczywiście nie zobaczymy wyniku, bo nie mam printa. Już mam. I teraz powinna się pojawić 4. Świetnie. Dobra, czyli omówiliśmy sobie już, co to są metody. Czyli, że metody to są umiejętności, to są jakieś czynności, które nasza instancja klasy, czy nasz obiekt może podjąć. Może na przykład skręcać, hamować i tak dalej. Umówiliśmy sobie o tym selfie, który jest jakby uchwytem do naszej klasy, po to, żebyśmy mogli sobie w środku operować pomiędzy naszymi elementami, tak? Czyli tak można wywoływać między sobą metody. Omówiliśmy sobie to, że self zawsze ląduje na pierwszym parametrze i że ta nazwa nie ma znaczenia, tak? Można by tutaj wpisać coś innego i też by działało. Natomiast dobra praktyka jest taka, żeby zawsze nazywać ten pierwszy parametr self. Wtedy wszyscy wiedzą, o co chodzi. Co jeszcze powinieneś wiedzieć? Jeszcze warto by było sobie wspomnieć o magicznej metodzie init. Jest coś takiego w Pythonie jak Magic Methods albo Dunder Methods. Jedną z takich metod jest na przykład str. Czyli def, podłoga, str. Tutaj oczywiście ląduje self, wiadomo. I tutaj jakiś napis. Powinien być zwrócony. Return Adamo. I teraz na czym polega magia magicznych metod? Magia magicznych metod polega na tym, że mają te podwójne podkreślenia z przodu i z tyłu. Natomiast ich magia polega na tym, że to są takie nasze układy między nami a Pythonem. Ja tak próbuję rozumieć, tak to próbuję tłumaczyć. Czyli akurat z STR-em jest deal, czyli umowa polega na tym, że my implementujemy metodę STR, która nam musi zwracać stringa, a Python w zamian tego, znaczy po stronie umowy Pythona, jest to, że od teraz, jeżeli my zakomentujemy sobie to, że jeżeli ja bym sobie zrobił printa na mój polonez, to pojawiłoby nam się coś takiego. Tak, to jest więcej tego, co było w tym selfie. Natomiast jeżeli my, też tak się mówi o tym, że to jest programowanie przez kontrakt, nie? Czyli nasza strona kontraktu polega na tym, że my musimy zaimplementować metodę z konkretną nazwą, która zwraca stringa, natomiast kontrakt po stronie Pythona zapewnia, że jeżeli my zrobimy printa teraz na mój polonez, to dokładnie zostanie to przekierowane przez tą funkcję str i zostanie to, co sobie tutaj napisaliśmy, tak? To jest taki, można tak robić printowanie naszych obiektów. I str jest jedną z takich magicznych metod, natomiast najbardziej popularną, taką, którą musisz znać, jest metoda init. Wygląda ona tak, nie spodziewasz. O. Self. Kropek. Pass. O, tak wygląda metoda init. Jak wygląda kontrakt, jeśli chodzi o metodę init? Otóż kontrakt wygląda tak, że metoda init jest wywoływana, czyli uruchamiana w momencie, kiedy my tworzymy sobie obiekcik. Nie? Czyli zobaczcie, że tutaj. Z jakiegoś printa. Print polonez jest cool. I teraz my nigdzie tej metody nie wywołujemy jawnie. Tak? Nie robimy sobie tutaj nigdzie mój polonez, kropka, podłoga i nic, nie? Mimo to gwarantuję ci, że w tym momencie, kiedy nasza klasa się powstanie tutaj sobie, to ten init się wykona, nie? Odpalmy sobie. I proszę bardzo, polonez jest cool, nie? Metoda init jest to metoda, która uruchamia się w momencie, kiedy my tworzymy sobie obiekcik. Jest to szalenie istotne i będzie to szalenie potrzebne w
kolejnym odcinku, gdzie będziemy mówili sobie o polach klasy, czyli o tym, jaki nasz polonez będzie, że on będzie na przykład czerwony albo zardzewiały, a nie to, co będzie umiał, tak jak mówiliśmy sobie dzisiaj, jeśli chodzi o metody, czyli hamowanie i skręcanie i tak dalej. Na tą chwilę to, co musisz wiedzieć, to, że to uruchamia się, kiedy tworzymy to. Oczywiście nie ma żadnego problemu, żeby sobie dojechać dalej, tak? Czyli można zrobić sobie self, żeby dostać się do jakiejś innej metody i na przykład sobie od razu odpalić metodę hamuj. W tym momencie, mimo to, że my nic nie mamy, tak? My na podstawie klasy polonez stwórz nam nową instancję, przypisz ją do zmiennej mój polonez, to spowoduje uruchomienie klasy init, czyli metody init. Metoda init wyświetli nam ten napis, polonez jest cool, następnie uruchomi hamuj. Hamuj mamy tu niżej, tak? Dostajemy się do niej poprzez ten magiczne słówko self, które jest tym uchwytem. Czyli z tego konkretnej instancji uruchom nam hamuj, no i hamuj wyświetli nam to, czyli ojoj, hamuj oczami. Potem zrobi self, skręcaj w lewo i to się odpali. No, tak to wygląda. Pach, polonez jest cool, ojoj, hamuj oczami, skręcam w lewo. Działa jak talara. Tyle na dziś, dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że to, że zaczęliśmy od metod i od init, będzie dla Ciebie owocowało w przyszłości i będzie po prostu lepszym wejściem w temat obiektówki. Trzymajcie się, hej!